Salut! I'm so happy! Lecimy do Paryża. Jestem w Paryżu. O Boże, nie wierzę. Teraz byłam w moim hostelu. Nazywa się Mia. Mia Marias. Jest, wydaje mi się, że przy zakonie jakimś i wzięłam się, przebrałam. Jest dosyć ciepło i idę szukać croissantów. Kawiarni polecanej przez wiele osób. Wszystko było wegańskie i croissant wegański to nie jest to samo. Nie był taki flaky, nie był maślany. Jest różnica ogromna. Croissant jest jakby zrobiony... To jest jeden z lepszych croissantów, jak jadłam. Nie umiałam się powstrzymać i kupiłam też migdałowego i on jest z czekoladą w środku. Jestem w Jardin des Tuileries. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale to jest mój ulubiony park w Paryżu. To i luksemburski. Ten jest największy, bo to jest przy Luwrze. Podoba mi się to tutaj, jak
dużo jest ludzi i jak bardzo jest się anonimowym. Tutaj ludzie nie zwracają w ogóle uwagi na ciebie. Mogłabym się tu przeprowadzić. Gdyby nie wyszło mi coś ze Stanami, to zamieszkałabym tutaj. Jakbym znalazła mieszkanie, bo ponoć z tym jest ciężko. A i nie opowiadałam. Przyleciałam na 4 dni, 5 wylatuję. I mam całą rozpiskę, którą zostawiłam tam, gdzie jest bagaż. Hostel mam w 4 dzielnicy, zostawiłam tam bagaż, wrócę później. I napisałam na Instagramie, czy ktoś jest w Paryżu, żeby się spotkać. I już z jedną osobą się umówiłam, bo tak to chcę sama chodzić. Bo sama wyjechałam, tam muzea czy coś. Cały czas sobie słuchałam jakiejś muzyki albo jest bardzo romantycznie, ale wieczorami nie wiem, czy jest niebezpiecznie, ale na przykład, żeby wyjść na jakąś kolację czy napić się wina z widokiem na wieżę, to fajnie jest iść z kimś. Mamy widok na katedrę Notre Dame i Panteon. Tutaj mieszka ze mną razem jedna dziewczyna z Estonii i umówiłyśmy się, że pójdziemy razem gdzieś na jakieś jedzenie. Jest mega fajna. Ja zajęłam to łóżko, chyba najlepsze. U góry też są łóżka, ale na razie jesteśmy same. Chyba się spaliłam, ale umówiłyśmy się właśnie, żeby gdzieś razem iść. Dzisiaj wychodzę o 21 na Cekwanę. Zmierzam właśnie do muzeum. Chcę dzisiaj obskoczyć wszystkie muzea, bo jest piątek, później jest weekend i będzie gorzej. Wczoraj było tak super. Tutaj siedziałyśmy z Kasią przy Sekwanie, kupiliśmy sobie bagietkę, hummus, taki dip, jakieś ricotta, pomidorki. I się tak nagadałyśmy i nie wiem, było tak super. Dostałam dużo polecajek. Jest teraz godzina 8. Wstałam o 7, wykąpałam się, bo wczoraj wróciłam to do łóżka. I teraz w naszym pokoju już jest więcej osób. Jest jedna dziewczyna z północy Francji i z nią sobie pogadałam. Powiedziała, że jest architektem i tutaj przyjechała do pracy. Jest jedna dziewczyna z Estonii. Ona o 15 kończy pracę i wyjdziemy razem. Fit check. Mam top, spódniczkę. W ogóle wczoraj się spaliłam i próbowałam to makijażem zatuszować, ale jest to widoczne. I mam też nogi do połowy spalone. Okej, już tyle osób się na mnie popatrzyło, bo wszyscy biegają, się ruszają.
Muzeum de Lingerie. Moje ulubione. Teraz idę do d'Orsay. Thank you.